witam pracowników starostwa. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania naszej sesji. Przedstawiam porządek obrad 11 sesji Rady Miasta. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad 11 sesji Rady Powiatu, przyjęcie protokołu 10 sesji Rady Powiatu, informacja przewodniczącego zarządu o pracy zarządu powiatu między sesjami, interpelacje i zapytania radnych, rozpatrzenie raportu o stanie powiatu zamborskiego za rok 2019, podjęcie uchwał w sprawie a. udzielenia zarządowi powiatu zamborskiego mocą zaufania, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok, c. absolutorium dla zarządu powiatu zamborskiego za 2019 rok, d. zmian w budżecie powiatu zamborskiego na 2020, e. ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie powiatu zamborskiego, f. zmiany uchwały Rady Powiatu Zamborskiego w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji szpitala powiatowego w Zamborowisku Kazola na 2017-2020, g. likwidacja szkoły policjalnej nr 2 w Zamborowie wchodzącej w skład zespołu szkół nr 1 imieniem generała Stefana Rodeckiego, wyrozna samorządowy, h. wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu zamborskiego w charakterze partnera do realizacji projektu zintegrowanego kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 321 RPO i 322 RPO, druga edycja. Punkt 8. Sytuacja w rolnictwie i działalności gminnych spółek wodnych w 2019 roku na terenie powiatu. 9. Informacja na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamborowie w 2019 roku. 10. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie zamborskim za rok 2019. 11. Informacja o zabezpieczeniu usług medycznych na terenie powiatu w 2020 roku. 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu zamborskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 do roku 2019. 13. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Zamborskiego w 2019 roku. 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15. Wnioski i oświadczenia radnych. 16. Sprawy różne. 17. Zakończenie obrad. Czy są jakieś uwagi lub wnioski co do przedstawionego porządku? Nie ma. Zatem przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku. Protokół był złożony przed sesją z posiedzenia 10 sesji, a zatem kto z Państwa jest, był do prądu, tylko że rady na 7 dni przerw, kto z Państwa jest za przyjęciem? Żadne uwagi nie wpłynęły, bo uwagi należy zgłaszać na piśmie, a zatem kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 10 sesji Rady Powiatu Zamborskiego? Proszę o odstanie. Czajkowski Krzysztof. No. Mokowska Mierz. Tak. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Tak. Kaczyński Eugeniusz. Nie ma. Krajewski Michał. Nie ma. Krajewski Pasma Tadeusz. Tak. Lipiński Edward. Za. Makarska Droszka Cedyta. Za. Mulacki Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomagański Rafał. Za. Rokicki Krzysztof. Za. Rybaczewski Stanisław. Za. Szewidowski Piotr. Za. Świderski Leszek. Wójcik Zena. Za. Jednogłośnie. Dziękuję. Protokół 10 sesji Rady Powiatu Zamborskiego został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 4, a mianowicie informacja przewodniczącego zarządu o pracy zarządu między sesjami. Otrzymaliście Państwo informację. Odbyło się 5 zarządów, z tym jedno posiedzenie zdane. Mamy sytuację, jaką mamy pandemiczną. Pewne rzeczy organizować inaczej. Otrzymaliście Państwo tematy, które były omawiane. Otrzymaliście Państwo uzupełnienie. A zatem proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Czy może Pan Starosta coś chce powiedzieć, uzupełnić? Coś się wydarzyło? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, czy Pan wie, uzupełnienie do informacji o sprawie zarządu pracy w dniu 25 maja 2020 roku odbyło się zdalne, które zmieniło posiedzenie zarządu praw produkcyjnego. Naszym zdaniem zostało uchwalone w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolnego Wychowawczego, w którym się integrowano w Pomadzie Biurze Długości. W związku z tym, że w tym momencie, 31
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do... A to proszę, proszę Pani przedstawię. Ja mam tu pytanie do Pana Starosty. Zarząd zajmował się przebudową ulicy Ileckiego. Wiem, że zostały na to 5 milionów środki od Pana Wojewody. I chciałbym uzyskać informację następującej treści. Co zarząd chce zrealizować w tym roku? Jaka to wartość? To jest 2700 tysięcy złotych. I czy w ramach tej przebudowy będzie wykonana przebudowa skrzyżowania ulicy Ileckiego z ulicą Konopnicką? Dziękuję. Teraz pan starosta, czy w punkcie 14 odpowiedź na zapytania? Dobrze, w punkcie 14 będzie udzielona odpowiedź. Słucham jeszcze. Nie ma. Przechodzimy do następnego punktu. Interpelacji i zapytania. Nie było żadnych interpelacji, a zatem nie było odpowiedzi. W dniu dzisiejszym wpłynęła interpelacja. Interpelacja pani radnej Marzewskiej. Imię nazwisko Edyta Marzewska. Groszczę z Zamku 29 maja 2020. Pozwolę sobie odczytać. Starosta Zamrowski za pośrednictwem przewodniczącego. Treść interpelacji. Jestem zaniepokojona docierającymi do mnie informacjami mieszkańców powiatu zamrowskiego związanymi z zatrudnieniem urzędników do starostwa powiatowego w Zamrowie. Proszę o podanie następujących informacji. Ile osób zatrudnionych w starostwie Zamrowie nabyło już uprawnienia emerytalne i na jakich stanowiskach pracują? Ile osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych po zajmie w staroście powiatu zamrowskiego nabyło uprawnienia emerytalne i na jakich stanowiskach pracują w jakich jednostkach? Ile osób zatrudnionych w starostwie powiatowym w Zamrowie przeszło na emeryturę w 2019 roku i planuje odejść na emeryturę w 2020? Ile emerytów pracuje w starostwie powiatowym w Zamrowie i na jakich stanowiskach pracują? Ile emerytów jest zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych po zajmie w staroście powiatu zamrowskiego w jakich jednostkach i na jakich stanowiskach pracują? Proszę podać, jakie konkursy są zaplanowane na 2020 rok na stanowiska urzędnicze przez starostę powiatu. Uzasadnienie. Jako radna Rady Powiatu Zamrowskiego jestem zobowiązana do przekazywania istotnych informacji mieszkańcom naszego powiatu. Dziękuję. Zostanie Pani odpowiedź w stosownym czasie. Przechodzimy do... Są jeszcze jakieś interpelacje? Pan Wyszewski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, nie mam interpelacji, mam pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest plan remontu obiektów oświatowych przed zarząd w bieżącym roku, ponieważ zbliżają się wakacje. Do mikrofonu proszę, bo tak to nie... Dobrze. Chciałbym się uzyskać informację, jaki jest plan remontów obiektów oświatowych przez zarząd w bieżącym roku. Zbliżają się wakacje, także chciałbym tutaj otrzymać informację. Jaki jest plan inwestycyjny i remontu dla szpitala? Czy odbyło się posiedzenie wspólników szpitala powiatowego, na którym został zatwierdzony plan inwestycyjny? Czy została zakupiona kareta dla szpitala? Kiedy zarząd zajmie się problemem stanu technicznego ogrodzenia pomiędzy zespołem szkół agroprzedsiębiorczości a terenu dawnego Zamteksu? Dziękuję. Dziękuję. Panie starosto, zapisał pan? Te pytania do oczekania udzielone w punkcie 14. Czy jeszcze coś ktoś ma? Jakiś pytań tu? Nie ma, a zatem przechodzimy dalej do dzisiejszego porządku. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu zamrowskiego za 2019 rok. Także otrzymaliście Państwo raport do 31 maja. Każdy z radnych mógł się z raportem zapoznać. Raport przygotowywali pracownicy, naczelnicy starostwa i podległych jednostek. Żeśmy pracowali nad raportem na komisjach, na zarządzie. Wszystkie jakieś uwagi, które było to poprawione, także to wygląda tak, jak wygląda. Otwieram dyskusję. To był raport na wszystkich komisjach. Może poproszę tak po kolei przewodniczących komisji o opinię na temat tego raportu. Komisji rewizyjnej pan Krzysztof Okrocki. Zdanie komisji rewizyjnej. Nie było. Dobrze. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Pani Agnieszka Kaposek. Dziękuję.
Też nie było. Też nie było? Ale ja mam tu podane, że na wszystkich komisjach. Oprócz tej, na mnie nie ma. Dobrze, komisja finansów było? Tak, komisja finansów pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Komisja bezpieczeństwa? Komisja bezpieczeństwa finansów pozytywnie. Dziękuję. Komisja oświaty? Komisja oświaty też zaopiniowała. I Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, pan Piotr Żeligowski. Również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania tutaj przy tym raporcie? Pan Rykaczewski, bardzo proszę rącznie wyżej podnosić, rocznicę rękawiczka, pana nie widać tej ręki. Wysoka Rado, w mojej ocenie ten raport jest do zdjęcia i do odrzucenia. Mam pierwsze pytanie. Załącznik inwestycyjny 36 stron. Są wpisane dwa zadania, jako zadanie inwestycyjne, między innymi wykonanie chodnika w miejscowości Wiśniewo oraz przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej ulicy Witolda Pileckiego. Pisane są to jako zadanie inwestycyjne, a w załączniku inwestycyjnym w roku 2019 nie było to ujęte. Poza tym materiał przygotowany między innymi na temat szpitala jest bardzo stronny. Szpital powiatowy spółka jest bardzo ważną spółką w powiecie. Jej budżet, jej udziały, jak i również proces inwestycyjny i remontowy wymaga poświęcenia więcej uwagi i przedstawienia w tym raporcie. Wie pani, jeżeli w ubiegłym roku były wykonywane duże inwestycje na terenie szpitala, powinno to być wszystko opisane bardziej dokładnie, tak żeby mieszkańcy Zambrowa, powiatu zambrowskiego mogli ten proces inwestycyjny, remontowy też poznać. A tak kilka zdań. Także będę głosował za odrzuceniem tego. Ma pan takie prawo, panie Stanisławie? Otrzymać odpowiedź, dlaczego tych dwóch zdań są wpisane się inwestycyjne, nie były ujęte w załączniku inwestycji. Proszę bardzo, ktoś tam zaraz. Pani skarbnik? Pilecki w tym roku, panie Stanisławie. No w tym roku wszedł, a w raporcie jest za rok 2019, dlatego zadaję. No to bardzo dobrze, proszę poprawić, że to na rok 2020 albo wykreślić zadanie. I koniec na wszystko. Wykreślamy to zdanie albo poprawiamy, bo jeżeli to chodzi w tym roku, to nie wiem, panie Stanisławie, proszę pan sekretarz, od czego to bywa ten raport, nie się ustosunkuje. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj było, jak w tym raporcie była opracowana dokumentacja. Tak jest. Tak? Była i tylko tyle. No i wszystko w 2019 roku. I dokładnie w tym raporcie tak też napisane. No to trzeba literalnie dobrze przeczytać. Mały druk jest, ja rozumiem, że może coś panu doczytam. Dobrze, proszę dalej. Co pan ma tam? Nie było. A zatem przechodzimy do głosowania. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 11/93/20 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 23 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zambrowskiego wotu za uchwalenie. Na podstawie artykułu 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku w Samorządzie Powiatowym w Dzienniku 2019 roku, pozycja 511, 1571 i 1815 po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu zambrowskiego za rok 2019 Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala to następuje. Paragraf pierwszy udziela się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego wotum zaufania. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, czy są uwagi? Proszę pan sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, chciałbym po taką jedną tutaj uwagę pisarską odnośnie tutaj dzisiejszą uchwał na sesji. Chodzi o to, o podstawę prawną, czyli chodzi o ustawę o samorządzie powiatowym. Tutaj ostatnio pojawiło się tekst jednolity tej ustawy z 2020 roku, pozycja 920 i ta podstawa prawna tutaj będzie zaktualizowana. Poprosiłbym o tutaj uwzględnienie tego, czyli tutaj nie będzie już dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 11 i tak dalej, tylko 2020, pozycja 920
i jeszcze w drugiej uchwale, jeśli chodzi o prawo oświatowe, w sprawie likwidacji szkoły, to tutaj tutaj też ukazał się tej środowicy, to jest dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 910, żeby tutaj też głosu to takie rzeczy należy Pani Sekretarz zgłaszać przed sesją, to jest jedna rzecz. I czy to weszło przed przygotowaniem materiału, czy po? Nie, 20. Po weszło. A zatem usprawiedliwiamy to. Dobrze. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem tą poprawką w podstawie prawnej? Proszę o podniesienie głosu. Pani Jadu, proszę o czytanie. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Zatkowska Agnieszka. Za. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Przyjmuję. Iwiński Edward. Za. Magerska Groszka Przedyca. Za. Murawski Jacek. Za. Kołowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rokicki Krzysztof. Za. Rygaczewski Stanisław. Przeciw. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Gusik Zenon. Za. 15 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta, przyjęta, raport został przyjęty w obecności wszystkich radnych. 15 głosów za, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 7, litera B. Rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego powiatu finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2019. Otrzymaliście Państwo sprawozdanie i tutaj również było to debatowane na komisjach, a zatem przechodzimy do dyskusji nad tym wszystkim. Każdy sprawozdanie otrzymał, czy są jakieś uwagi do sprawozdania? Pan Rykacz. Ja mam uwagę do sprawozdania dotyczących informacji na... Mam uwagę do, na temat informacji dotyczącej inwestycji na ulicy Wyszyńskiego. Wysoka Rado. W 20 grudnia był przyjmowany plan budżetu na rok 2020. W załączniku inwestycyjnym zostały zaplanowane środki 3 763 500 zł. Natomiast w roku 2019 miały być wydane środki 3 653 900 zł. Z tego zostało wydane tylko 600 000 zł, czyli 16%. No taki był załącznik inwestycyjny przygotowany na 20 grudnia. To nie ja przygotowywałem ten załącznik. Proszę bardzo, Pani Księgowa, może Pani tutaj odpowiedzieć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, że załączniki przy budżecie, przy projekcie budżetu jak najbardziej były prawidłowe, ponieważ dostaliśmy tyle środków, tyle zaplanowaliśmy, tak samo jak na każdy wydatek. Umowy zostały podpisane, w których dopuszczało się możliwość płatności na następny rok. I w projekcie budżetu było zapisane w opisu pieniędzy, że planuje się na ten rok, że zostanie to w wolnych środkach, środki niewydatkowane. I nie ma żadnego przepisu, który mówiłby, że załączniki czy budżety jednego, budżet jest jednoroczny, że one mają ze sobą, że tak powiem, uzupełniać się. Owszem, jest w planie inwestycja zaplanowana. Gdyby odbiór nastąpił na 800 tysięcy, nie na 600, zostałoby zaplanowane 800 tysięcy. Wieloletnia prognoza finansowa zamykała tą inwestycję w okresie 2 lat i jeżeli umowy i budżet na to pozwala, można było to zrealizować. Więc ja nie widzę tutaj sprzeczności. Nie wiem dlaczego. Akurat by tak miało być, że
w tej sytuacji po prostu nie dojrzeli do sensu. Nie bym ma wymogu, żeby zmieniać załącznik w budżecie poprzedniego roku dostosowany do projektu, nie do budżetu, do projektu budżetu następnego. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Kaczyński. Zgodnie z tym załącznikiem inwestycyjnym, który został uchwalony przez Radę Powiatu w roku bieżącym, w roku 2020, na tą inwestycję możemy oznaczyć. To jest tylko wysokości 100 tysięcy złotych. Budżet uchwaliliśmy 20 grudnia, gdzie na 10 dni przed zamknięciem roku budżetowego. Dlaczego to nie zostało skorygowane o te rzeczywiste wydatki i zaplanowana właściwa środki na rok 2020? No bo załącznik inwestycyjny jasno mówi, ile w roku 2019 miało być wydane, ile jest w roku 2020. Jest to moja uwaga. Naruszenie decyzji to przekroczenie wydatków, a nie ich niewykonanie. Dobrze. Wolne środki zostały, czy tu nie ma żadnych przyjemności. Przekroczenie wydatków jest naruszeniem, a nie ich niewykonanie. Zadanie w trakcie realizacji. Gdyby zarząd zaniechał realizacji jakiegoś zadania z jakichś określonych przyczyn, wtedy można mieć jakieś wątpliwości co do czynności zarządu, a nie prawidłowości wykonania uchwały, czy sporządzenia załącznika. Wszystkie materiały są wysyłane do RIO, tam się przegląda, tam przychodzą opinie, tam są sprawdzane. Nie było żadnych uwag, zaraz do tego dojdziemy, a zatem nie widzę tu powodu, żeby rozstrząsać to. Bo nam to pani księgowa odpowiada, za odcinek typowo finansowo księgowy i nikt się do tej pory tutaj nie przyczepi. Dobrze, słucham, czy jeszcze jakieś są pytania? Skoro nie ma, to poproszę o przedstawienie opinii. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do zarządu. Dlaczego zarząd na tę inwestycję tylko wykorzystał 16% środków zaplanowanych w roku 2019 na remont ulicy Wyszyńskiego? Był niepełnosprawny, niech wykorzystał więcej, panie Stanisławie. Dlaczego szukać dziury w całym? Przekazano później pieniążki, pan wie doskonale, były wybory, przed wyborami, mięsko poszło, przedłużone zostało, teraz Bogu dzięki kończymy i zamykam dyskusję w tym temacie. Każdy dlaczego ma swoje dlatego. Proszę bardzo, o przedstawienie opinii Radnej Komisji na temat sprawozdania finansowego. Komisja Oświaty. Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydała pozytywną. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia pozytywną zaopiniowała. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do informacji Komisji Rewizyjnej na temat rozpatrzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie wykonania budżetu wraz z opinią RPO. W tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia powiatu. Bardzo proszę pana Krzysztofa Rokickiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała uchwałę dotyczącą wniosek o tak. I na Komisji Rewizyjnej również to pozytywnie zaopiniowała. Dobrze, poproszę teraz panią skarbnik zadanie głosu. Informowałam radnych podczas posiedzenia komisji, że sprawozdanie budżetowe uzyskało pozytywną opinię, jeśli chodzi o merytoryczną prawną sytuację czy stronę tego z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję. Komisja Rewizyjna wysłała wniosek do Regionalnej Izby. To teraz przechodzimy do mamy uchwałę w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2019. A przeczytam projekt uchwały. Uchwała numer 1164/20 Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 29 maja w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok.
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez zarząd powiatu zaborskiego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 zatwierdza się sprawozdanie finansowe powiatu zaborskiego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za? Panie, poproszę o odczytywanie. Czajkowski Krzysztof? Za. Dmowowski Kazimierz? Za. Zawkowska Agnieszka? Jarkiniec? Za. Kaczyński Eugeniusz? Tak. Krajewski Michał? Za. Krajewski Wacław? Tak. Libiński Edward? Za. Marchewska Groszczak Zedyta? Przeciw. Murawski Jacek? Za. Orłowski Sebastian? Za. Pomagański Rafał? Za. Rogicki Krzysztof? Za. Rykaczewski Stanisław? Przeciw. Szeligowski Piotr? Za. Świderski Ryszard? Wójcik Zenon? Za. 15 za, 2 przeciw. Uchwała przyjmująca i zatwierdzająca sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu została przyjęta 15 głosami za przy 2 głosach przeciwnych. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok. Przypomnę, że uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów. Odrzucenie o udzielenie absolutorium jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Jak się nie udzieli, po prostu jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Temat był przedstawiany na komisji rewizyjnej, a zatem poprosimy pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Rogickiego o przedstawienie opinii RIO na temat wniosku tejże komisji o udzielenie zarządowi powiatu zaborskiego absolutorium. Ma pan te materiały? Tak. Bardzo proszę. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego o sprawozdaniu za rok 2019 złożonym przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Dąbrowskiego w składzie Krzysztof Rogicki, Piotr Szeligowski, Krzysztof Czajkowski, Eugeniusz Koczyński i Michał Kajewski. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego, sprawozdania wykonania budżetu powiatu wraz z opinią Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Częstochu oraz informacją o stanie mienia powiatu zaborskiego przedłożonym przez Zarząd Powiatu za 2015 rok w tej okresie, co następuje. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 58 456 33 grosze. Dochód wykonano w kwocie 59 485 980 złotych 10 groszy, co stanowi 101,69% planu kwotowe przekroczenie wyniosło 989 065 złotych 10 groszy. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetowych po zmianach wykonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 59 437 613 złotych. Wydatki realizowano w kwocie 55 082 420 złotych, co stanowi 92,67% ogólnego planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 11 885 163 złote, co stanowi 20% ogólnego planu wydatków. Wydatkowano kwotę 10 186 279 złotych, co stanowi 85,68% planowanych wydatków na inwestycje oraz 18,49% wydatków ogółem zrealizowanych w roku. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 47 548 450 złotych, zrealizowano wydatki w kwocie 44 896 142 złote, co stanowi 94,4
42% wydatków zaplanowane. Płacie zrealizowanych wydatków 14 i 36% stanowiły wydatki na zadania zlecone. 6,75% wydatki na projekty spółki finansowane ze środków pomocowych, natomiast pozostałe 78,85% stanowiły wydatki zadania własne. Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec 2018 roku wynosi 941 580 zł. Budżet powiatu za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 402 676,89 zł. Skumulowany wynik budżetu powiatu na koniec 2019 roku był ujemny i wyniósł 3 912 534,67 zł. To przy zadłużeniu na koniec roku w wysokości 9 750 000 powoduje, że w roku 2020 można zadysponować na wydatki kwotę wolną środków w wysokości 5 837 465,33 zł. Zadłużenie powiatu w 2019 roku wyniosło 9 750 000 i dotyczyło kredytu w Banku Spółdzielczym. Kredyt został zaciągnięty w grudniu 2018 roku w kwocie 9 950 000. Z tytułu obsługi zadłużenia powiatu poniesiono wydatków w kwocie 2 635,40 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR plus marża banku w wysokości 0,24% i jest to jedyny koszt, jaki powiat ponosi w związku z obsługą zadłużenia. Powiat na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, to znaczy z terminem płatności do końca 2019 roku. W oparciu o sprawozdania finansowe ustalono, że zobowiązania krótkoterminowe, niewymagane wszystkich jednostek budżetowych powiatu wynoszą 4 752 250,93 zł, w tym główne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pokodnych za 2019 rok. To znaczy 2 040 533,67 zł wynagrodzeń za grudzień 2019 roku. 277 580,77 zł. I 456 846,40 zł. Nagrody roczne i rekompensaty za nadgodziny w drugim półroczu funkcjonariuszy KPPSP 768 406 zł, pożyczki ZFS-u oraz składki zdrowotne od bezrobotnych bez prawa do zasiłku 67 267,44 zł. Zarząd powiatu, realizując zadania, kierował się celowością, legalnością, rzetelnością i oszczędnością gospodarowania środków publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Jąskoku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażone we wniosku powyższe ustalenia dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o orientacji budżetu powiatu i gospodarowaniu środkami publicznymi i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie obserwatorium Zarządowi Powiatu Sądowskiego. Dziękuję bardzo. A zatem mamy, zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią RIO, informacją o stanie i z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawię projekt uchwały. Uchwała nr 11/95/20 dnia Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2019. Podstawa prawna i po zapoznaniu się z tymi wszystkimi historiami, o których przed chwilą wspominałem, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za rok 2019. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi co do projektu przedstawionej uchwały? Nie widzę, zatem Pani Ewo, proszę. O, co Pan uwagi? Pan Stanisław, proszę bardzo. Proszę, kandydat, udzielenie na prawie. Panie Przewodniczący,
uchwała jest przygotowana od razu za udzieleniem absolutorium. Uchwała powinna być uniwersalna, tak już nie. No patrząc ma gotową uchwałę o udzieleniu absolutorium. No to proszę pana, zawsze tak było, jak panu sekretarz. Ja nie przygotowuję materiału. Proszę panie pytanie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała, projekt uchwały został przygotowany zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. No i wszystko. Będzie miał pan prawo zagłosować przeciw. Proszę, przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Zatkowska Agnieszka. Jarz Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Też. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Przyjmuje się. Lipiński Edward. Za. Magelska Zosia Kierzyka. Przeciw. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rokicki Krzysztof. Za. Wykaczewski Stanisław. Przeciw. Szeligowski Piotr. Za. Siedzielski Ryszard. Za. Wójcik Zeno. Za. 14 za, 2 przeciw. Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym i 2 głosach przeciwnych. Gratuluję panu starostom, gratuluję całemu zarządowi i wszystkim pracownikom, zarówno w staroście, jak i pracownikom podległych jednostek, bo wszyscy oni pracowali właśnie na to, co przed chwilą tośmy osiągnęli. Dziękuję bardzo. Pan starosta prosił o głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję za udzielenie absolutorium. To jest to cena pracy całego urzędu, zarządu powiatu zębowskiego. Mimo uwag, mimo różnych rozbieżności, my się wydzielamy dobrze. Staramy się tak gospodarować majątkiem starosty, powiatu zębowskiego, żeby nie ponosić żadnych strat i dobrze działać. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Przechodzimy do kolejnego punktu uchwałowego, mianowicie litera D. Zmian w budżecie powiatu zamborskiego na rok 2020. Otrzymaliście państwo materiał, są te zmiany i tutaj jest objaśnienie. Mamy 3 zwiększenia. Mamy zmniejszenie jedno i wprowadzenie dodatkowych środków na SOSW. Poproszę panią skarbnik o zabranie głosu, czy ma coś do zadania. Chciałabym zrobić tutaj w tej podstawie prawnej tą uwagę, którą złożył prezydent poprzednik. Tak, tak. Tak, to jest generalnie we wszystkim. Z tymi wszystkimi poprawkami to przyjmujemy. To się zmieniło po tym wszystkim, nie byliśmy w stanie tego poprawić. Dobrze, poproszę pana przewodniczącego Komisji Finansów o wyrażenie opinii, bo to rozpatrywano na Komisji Finansów. Dobrze, czy są jakieś pytania? Pan Rykaczewski, proszę bardzo. Ja mam tutaj pytanie, czy nie powinniśmy też zmienić załącznika inwestycyjnego na rok 2020? Bo ten załącznik inwestycyjny, który był przyjęty w grudniu, przewidywał wydatkowanie środków w wysokości 100 paru tysięcy złotych. A będą środki wydawane większe z racji tego, że te środki zostały wykorzystane w roku 2019. Załącznik inwestycyjny został dostosowany 27 marca na sesji. Także jest tak, jak powinno być. Ja dziękuję, że za troski, że pan pyta. Proszę bardzo, skoro nie ma uwag, pani Ewo, proszę, przystępujemy do głosowania. Proszę przeczytać. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Gatkowska Agnieszka. A. Jan Zbigniew. Za. Kaczyński Eugeniusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Margarita Grosza Kedyka. Za. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rokicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Szeligowski Piotr. Za. Świdecki Ryszard. Za. Wójcik Zeno. Za. Jednogłośnie. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 20. rok została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu powiatu zamborskiego. Otrzymaliście państwo materiał w sprawie tego
zmiany statutu. Proszę pana sekretarza w jednym zdaniu o to, co chodzi. Otrzymaliście załącznik w dzienniku urzędowym, te zmiany były, to zostały prowadzone, a zatem status został wyznaczony. Ma pan coś do dodania? Tylko powiem, że całą tą uchwałę podejmuje się w związku z tym, że była zmiana statutu i nie należy w ciągu 12 miesięcy publikować, podjąć uchwałę w sprawie ogłoszenia tej jednolitego związku z tym, co przygotowanie taki projekt. Dziękuję. Było to również przedmiotem obrad komisji. Na komisji finansów było, poproszę pana przewodniczącego Rafała Komaneńskiego o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Skoro nie ma, panie, bo przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przeciw, się na przyważności? Zajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Zapowska Agnieszka. Jak Zbigniew. Za. Kaczyński Obiedusz. Tak. Krajewski Michał. Za. Krajewski Wacław. Tak. Lipiński Edward. Za. Warszewska Grosza Kryzysa. Czuję się. Murawski Jacek. Za. Orłowski Sebastian. Za. Tomazański Rafał. Za. Rokic Krzysztof. Za. Rukaczewski Stanisław. Przeciw. Szeligowski Piotr. Za. Świderski Ryszard. Za. Wójcik Zenon. Za. 15 za. Uchwała została podjęta przy 15 głosach za, 1 głosem wstrzymującym, 1 głosem przeciwnym. Przechodzimy do następnego punktu zmiany uchwały Rady Powiatu Sądowskiego w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego Sądowie Spółka CO na lata 2017-2020. Otrzymaliście państwo projekt uchwały. Uchwała ta była podjęta w 17 roku, teraz jest pozmieniana. Jest tam tylko zmieniana, zmieniona nazwa, bo się zmienił ten program, gdzie zamiast PO.pl myślnik PIL, myślnik UE, nazwano to teraz inaczej, inna jest oś i inne możliwości pozyskiwania środków. Generalnie, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pozyskanie 150 tysięcy, 1,5 miliona złotych, gdzie dofinansowane 85% wartości kwalifikowanej przez zarząd województwa podatkowego i będzie pan prezydent aktywował ten do tego programu, ażeby pozyskać i jemu będzie brakowało środków właśnie w granicach 150 tysięcy. Zajmowała się tym projektem Rada Nadzorcza i Rada Nadzorcza jest coś takiego, tak jest się w tej chwili obecnej, trudno jest ocenić, z uwagi na pandemię i trudną sytuację finansową szpitala, spółka będzie w stanie sama gospodarować środki na wkład własny. W sytuacji, gdyby to nie było możliwe, środki takie mogą pochodzić z innych źródeł finansowania, takich jak środki pochodzące od wspólnika, czyli od nas, z kredytu inwestycyjnego, bądź pożyczki. Taka jest opinia Rady Nadzorczej Szpitala. Proszę bardzo, otwieram dyskusję, przepraszam. Było to na zarządzie powiatu rozpatrywane, był zaproszony pan prezes razem z księgowym. Przedstawili to bardzo szczegółowo, zarząd się zapoznał. W końcówce powiem państwu jeszcze, o czym była mowa z panem prezesem, to pewnie rozmawialiśmy. Także na razie się koncentrujmy tylko na uchwałę. Proszę pana Zarzyńskiego. Wysoka Rada, uważam, że tą uchwałę powinniśmy poprzeć. Szpital powiatowy jest bardzo ważną instytucją, która zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców Zamborowa, powiatu zamborskiego. Także tutaj chwała dla prezesa, że podejmuje dalsze działania w celu modernizacji, przystosowania tego szpitala do tego, żeby jak najlepiej wypełnił swoje zadania. Ja mam tu pytanie jeszcze w tym temacie, bo było posiedzenie wspólników. Czy został już zatwierdzony plan inwestycyjny remontowy dla szpitala na rok 2020? Pytanie będzie, odpowiedź na to pytanie w odpowiedzi w punkcie 14. Tu się koncentrujemy na uchwałę. Są jakieś uwagi? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący Rady, to jest proste pytanie. Czy był i czy został zatwierdzony? A ja myślę, że odpowiedź damy w punkcie 14. Jeszcze nic nie było, jak to pan interesuje. Proszę bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Mamy koniec maja i na rok 2020 nie ma jeszcze zatwierdzonego planu, proszę dokładnie do naszych lat. Panie, pandemia
Wszystkie terminy są poprzedłużane. Nie, pozwolenie na budowę 9 miesięcy wydawali, a pan chce tutaj na szpital. Zgromadzenie wspólników zwołuje prezes szpitala, również przygotowuje uchwały stosowne w tym planie inwestycyjnym. W tym roku jeszcze takiego zgromadzenia pan prezes szpitala nie zwołał. Nie było to plan inwestycyjny, nie był przedmiotem posiedzenia zgromadzenia wspólników, ponieważ mówię, takiej uchwały na zgromadzenie nie było. Są terminy wszystkie poprzedłużane. Dobrze, przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Uchwała nr 1168. Uchwała na Komisji Finansów, czy na Komisji Zdrowia, i na zarządzie. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 1168 przez 20 Rady Powiatu Zamborskiego z 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Zamborskiego w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zamborzu na lata 2017-2020. Jest bardzo obszerny materiał, jest wszystko to poprawiane, oprócz poprawionych zagadnień, nazwa tego wszystkiego i kwotę, nic więcej. Także to są takie dwie istotne zmiany. Kto z pań, panów radnych jest za, przeciw, kto się wstrzymał, proszę pani Ewo, przechodzimy do głosu. Mochowski Kazimierz. Uchwała została podjęta 17 głosami. Jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Likwidacja szkoły podstawowej nr 2 w Zdrowie wchodzącej w skład szkoły. Szkoła podstawowej. Dobrze. Policjalnej Zdrowie wchodzącej w skład zespołu nr 1 generała Stefana Roweckiego w Zdrowie. Radni czuje się bardzo dobrze. Mamy podjąć uchwałę dotyczącą likwidacji szkoły, czy zatrudnienie, której de facto tak naprawdę nigdy nie było. Uchwała była projektem, projekt uchwały był rozpatrywany na Komisji Oświaty. Poproszę pana przewodniczącego o opinię na ten temat. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dobrze, macie z tyłu państwo bardzo szerokie uzasadnienie. Czy są jakieś pytania, otwieram dyskusję? Likwidujemy szkoły, której tak de facto nigdy nie pozostała. Uchwała nr 11/99 przez 20 Rady Powiatu 29 maja w sprawie likwidacji szkoły policjalnej nr 2 w Zambrowie wchodzącej w skład zespołu szkół nr 1 imieniem generała Stefana Wojskiego Grota w Zambrowie. Paragraf 1. Dnia 31 sierpnia 20 roku likwiduje się szkołę policjalną nr 2 w Zambrowie wchodzącą w skład zespołu szkół nr 1 generała Wojskiego Grota w Zambrowie. Ulica Aleja Wojska Polskiego 31, paragraf 2, wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zamborskiego i paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chcę uwagi co do przedstawionej treści uchwały. Nie ma zatem, kto z pań, panów radnych jest za, przeciw, wstrzymał się, proszę. O, przechodzimy do głosowania. Czajkowski Krzysztof. Za. Mochowski Kazimierz. Za. Gawkowska Agnieszka. Za. Jan Kiwniew. Za. Kamiński Eugeniusz. Oczywiście za. Krajewski Michał. Za. Wejski Wacław. Tak. Libiński Ewak. Za. Makelska Gorsza Wydyta. Za. Murawski Jacek. Orłowski Sebastian. Za. Pomazański Rafał. Za. Rosicki Krzysztof. Za. Rykaczewski Stanisław. Za. Przeligowski Piotr. Za. Świderski Krzyszak. Wójcik Zenon. Za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu zamborskiego na terenie partnera do realizacji projektu zintegrowanego kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 321 RDO i 322 RDO, druga edycja. Jest to ciąg dalszy, tak jakby można w skrócie powiedzieć, jest również opisówka, było na zarządzie, było na Komisji Finansów. Poprosimy przewodniczącego Komisji Finansów o opinię. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania?
Nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. O, jubileuszowa uchwała. Uchwała 11/100, łamane przez 20 Rady Powiatu Zarodowskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wydarzenia zgody na przystąpienie Powiatu Zarodowskiego w charakterze partnera do realizacji projektu zintegrowanego kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 321 RPO i 322 RPO. Druga edycja, podstawa prawna i tak jak żeśmy mówili, jest to dalszy ciąg tego programu, czyli pierwszej edycji. Proszę bardzo, kto z pań, panów radnych jest za? Proszę o przystąpienie do głosowania. Czajkowski Krzysztof, Zmowowski Kazimierz, Zapłocka Agnieszka, Jan Zbigniew, Kamiński Eugeniusz, Krajewski Michał, Krajewski Wacław, Lipiński Edward, Marzecka Droszka Zedyka, Murawski Jacek, Orłowski Sebastian, wyłączam się do zadania. Pomazański Rafał, Krokicki Krzysztof, Rykaczewski Stanisław, Szeligowski Piotr, Świderski Ruszak, Ustawa została podjęta 16 głosami przy jednym radnym, który nie wziął udziału w głosowaniu. Dziękuję. Przechodzimy, część uchwała już zakończyliśmy, przechodzimy do części informacyjnej. Mianowicie punkt 8, informacja na temat działalności spółek przewodnych funkcjonujących na terenie powiatu zarządzkiego. Było to przeciwko pana naczelnika Kosusiła. Było to na Komisji Bezpieczeństwa. Proszę bardzo, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, o opinię. Dziękuję. Czy są, dostaliście państwo materiały z cztery strony, proszę jakieś uwagi. Mamy tak jak mamy, nie mamy przedstawiciela, możemy zrobić sobie poczytać, ewentualnie na piśmie się zwrócić o uzupełnienie jakichkolwiek odpowiedzi. Mam nadzieję, że chyba nie powiedzieli, gdy zapraszali gości, będzie normalność. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie ma. Przechodzimy do aklamacja. Dobrze, przed aklamacją został przyjęty. Przechodzimy do informacji na temat działalności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Również to było przedmiotem obrad na Komisji Bezpieczeństwa. Także proszę o opinię. Dziękuję. Mam informację. Informacja się z naszej strony. Mam nadzieję, że każdy się zapoznał, przeczytał. Mandaty karne, kontrole. Zgodności wszystkie były korygowane na bieżąco w miarę potrzeb. Zatem, czy są uwagi co do tej, nie widzę, przyjmujemy przez aklamację 10. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie Dąbrowskim. Mamy również proszutkę, przygotowywała pani Jadwiga Krajewska, szefowa PRL-u. Była ta ocena dyskutowana na Komisji Zdrowia. Poproszę przewodniczącego Komisji Zdrowia o ocenę. Komisja Zdrowia przyjęła tę informację. Dziękuję. Są jakieś pytania? Nie ma również informacji. Proponuję przyjąć. Informacja o zabezpieczeniu usług medycznych na terenie powiatu w 2020 roku. Otrzymaliśmy coś takiego też informację. Było to również przedmiotem obrad na zarządzie, na Komisji Zdrowia. Poproszę przewodniczącego Komisji Zdrowia. Czy są jakieś pytania tutaj? Nie ma, przechodzimy do następnej. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi. Informacja jest to PCPR, również przygotowana przez panią Krajewską. Było to na Komisji Zdrowia, poproszę. Komisja Zdrowia również pozytywnie przyjęła tę informację. Dziękuję. Dalej mamy informacja na temat realizacji uchwał. Było na komisji, na wszystkich komisjach ta realizacja na temat podjętych uchwał. Także poproszę panów przewodniczących w kolejności.
tak po kolei, to tam się do tego dokładnego jak zostało to przyjęte. Proszę bardzo. Komisja Finansów. Komisja Finansów przyjęła przygotowanie. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty również przyjęła przygotowanie. Bezpieczeństwa. Również przepraszam pana. Zdrowia. Również przyjęła przygotowanie. Dziękuję. Komisja Rewizyjna. Dziękuję bardzo. To jest część informacyjna zakończona. Teraz jesteśmy w udzieleniu punktu 14, w udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Tutaj poproszę innego radnego. Nie było, poproszę o udzielenie odpowiedzi na zapytania, które zadał pan Rykaczewski. Nie wiem, czy pan starosta jeden czy drugi, który będzie odpowiadał. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Inwestycje realizujemy zgodnie z planem. Zgodnie z uchwałą budżetową. Na ten rok nie było przewidzianych inwestycji dla przodu finansowych. Złożyliśmy wniosek do wojewody o dofinansowanie ewentualnie produktów samorządowych. Miała rozstrzygnąć konkurs. Żeśmy złożyli wniosek, wojewoda przyznał na dwie inwestycje, a trzecie znajdzie się rezerwowym. W tym, że żeby też otrzymać pieniądze na te inwestycje. Proszę do mikrofonu, panie starosta. Ale żeby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić parę warunków, czyli mieć między innymi pozwolenie na budowę gruntu. Rozciągnięty przetarg i dostarczyć do wojewody. No oczywiście jest środki. Dostarczyć do wojewody celem zatwierdzenia tego i potem przelanie pieniędzy na nasz kąt. W tym momencie musimy mieć podpisane też rozciągnięte przetargi. Te wszystkie czynności zostały podjęte. W tej chwili wykonujemy dokumentację podwyków gruntów, podproszczenie drogi grudka, między innymi i ulica Pileckiego. Jeśli chodzi właśnie o ulicę Pileckiego, przewidziany remont skrzyżowania ulicy Pileckiego z ulicą Korotnicy. To jest odpowiedź na pana prezydenta. Poprzez wniesienie w górę, skrzyżowania w górę. Jeśli ograniczenie szybkości, chyba że Szanowni, dziękuję bardzo. Wszystko to te pytania, wszystkie były minuty. Co tam było jeszcze? Plan remontu w szkołach. A, plan remontu w szkołach. Remonty w szkołach. Dyrektorzy prowadzą te inwestycje. Plan remontu właśnie między innymi. A płotu nie było w inwestycjach ujętego. Może będzie. Nie wiem. Właśnie nie wiem, szkoła. W jakich szkołach będzie Marzena? Numer 1 i ZSA. Remonty są to wykonane w szkole ZSA numer 1 i ZSA. Łaciny, na poprzedniej sesji przyjęliśmy w projekcie, było uchwalone na nim pieniądze, tak? Wniosku co do remontu w ZSO nie mieliśmy takiego wniosku od dyrektora. Panie starosto, nie ma remontu bieżącego nawet ze spory szkół wolnokształcących na panie radny, myślę, że tutaj powinien się wypowiadać dyrektor, jak i również dyrektor powinien złożyć takowy wniosek, żebyśmy ewentualnie tak były środki ujęli w budżecie. Moje ocenie jest potrzeba remontu, także się mam prawo wypowiadać radny jako radny i zadawać pytania. No i uzyskał pan odpowiedź, proszę nie alegować tej operacji. Teraz po pozostawie. Przecież złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia, ale nie dostał do finansowania. Jeszcze nie. Wszystko?
Dobrze. Punkt 15. Wnioski i oświadczenia radnych. Nie widzę sprawy różne. Chciałem Państwu powiedzieć, że w dniu 26 maja odbyła się sesja Rady Miasta. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania 500 tysięcy złotych na remont Rady Wyszyńskiego. Dzięki wszystkim radnym. Bez głosów przeciwnych było. Mieliśmy również kilka różnych takich rocznic. Począwszy od Zgodni Katyńskiej, gdzie braliśmy udział. Dziękuję wszystkim radnym powiatom, którzy wzięli w tym udział. Konstytucja 3 maja ze starosta Kwiatki składał. 8 maja koniec wojny razem żeśmy składali tutaj ze starostą Jackiem Urawskim i mieliśmy piękne, niepowtarzalne święto, które się żadnemu już nikomu nie przydarzy. Setna rocznica była urodzin Jana Pawła II. Dziękuję wszystkim, którzy brali w tej uroczystości udział. 27 było święto samorządowe, 30 lat wolnych wyborów. Dzisiaj się spotkamy z pracownikami, złożymy życzenia. Nasze święto 99 powiaty powstały, także to troszeczkę już musimy do pełnej rocznicy sobie zaczekać. Następnym kolejnym punktem chciałem powiedzieć i przypomnieć o oświadczeniach rady. Tak jak już wspominałem wcześniej, różne sprawy procedurane i inne związane z prowadzeniem postępowań zostały przesunięte. Taki tribunał do 31 maja, także kto z Państwa nie złoży, przypominam o konieczności złożenia. Dalej, cóż jeszcze? Odnośnie tej sprawy szpitala z Bartaka. Prezes szpitala zadzwonił, poprosił mnie, żeby się spotkać i że chciał porozmawiać. Poprosiłem na spotkanie dwóch starostów i żeśmy sobie porozmawiali. Pan prezes powiedział, czego on oczekuje, co by chciał, jak to wygląda, ale że słowa są lotne, żeśmy poprosili i zwróciliśmy się, żeby napisał nam na piśmie. 10 milionów chcę przystąpić do nowego programu. Jest jakiś program, że będzie udarowe sytuacje kardiologiczne. Chciałbym rozbudowywać szpital, to kosztuje 10 milionów, można to uzyskać, jak się udało. 8 milionów, 2 miliony trzeba by było środków dodatkowych. Również spotkaliśmy się nad programem tej dzisiejszej projektem tej uchwały. Przeszło to, jak Państwo widzieliście, jednogłośnie. Również był zarząd po szerzonym składzie, brali udział przewodniczący komisji, też zaakceptowali, tylko że to lista powolna życzeń, że trzeba nad wszystkim podejść racjonalnie. Do tego tematu się wszyscy będziemy musieli przymierzyć i zmierzyć przy kształtowaniu budżetu, bo nie tylko powiat samym szpitalem stoi. Cóż jeszcze? Pan prezes wspominał, że do końca sierpnia ma spłatę rady. Jakoś będzie musiał sobie poradzić, bo żeśmy to wsparli na poprzedniej sesji. I to jest spółka i spółka, tak jak Rada Nadzorcza tutaj pokazywała, może brać kredyty, zobowiązania. Nikt nie mówi, że nie. Jeżeli będą środki, na pewno pomożemy, bo zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Następna taka krótka informacja. Mamy maturzystów, mamy abiturientów, będzie wręczane, będą dla najzdolniejszych listy. Nie będziemy brali udziału, pani Czajkowska, zdaje się, pan dyrektor wręczy. I nie będzie żadnych tego typu spotkań z maturzystami. Niemniej jednak życzę im wszystkim zdania matur, bo to jest dla nich przepustka w dorosłe życie i żeby wszyscy poznawali, żeby nie było jakichś czytów, żeby te matury w powiecie naszym zamrozkim wypadły chwalebnie, dobrze i żeby to było o nas głośno w samym superlatywach, a nie, że za 10 osób twierdzało, bo były takie lata. I następna tą sprawa. Wszystko. Kończąc. Pan jeszcze jedno pytanie. Proszę. Czy jest coś planowanego odnośnie przywrócenia normalnej pracy w urzędzie? Nie moje to jest, ale mogę odpowiedzieć, bo się orientuję. Tak rzecz wygląda, że widzieliście, czytaliście, jak w Urzędzie Marszałkowskim przywrócili 6 chorych, ileś na kwarantannie. I tutaj spotkali się wszyscy, którzy są w tym budynku. Trzech, znaczy starostowie, burmistrz, wójt i dyrektor pracy. Jest przewidywane obsługa interesantów w ten sposób, jak do tej pory. Nie wiadomo, jak było, może tydzień, może dwa. A docelowo jest przewidywane stworzenie biura obsługi klienta. Każdy był miał POP, będzie pomieszczenie wygospodarowane, prawdopodobnie to jest w Szwecji i będzie starosta, pracownik, który będzie obsługiwał starostwo, pracownik, który będzie urząd miasta i pracownik, który będzie obsługiwał wójta gminy.
Będą to pojazdy, jeśli chodzi o ludzie naprawdę interwencyjne księci i tak to docelowo ma być rozwiązane. Na razie nie ma jakichś tutaj skarg, bo w okazji to wszystko jest nacjalne, są wywieszone numery, obsługa jest pusta portier. Do tej pory nie spotkałem się z jakimiś głosami sprzeciwu czy innych rzeczy. Tak. Nie poprawiam to opinii. Cóż jeszcze, na koniec no to zdrowia wam wszystkim życzę, bo żeby jak najszybciej się ta sytuacja zakończyła, urlopów. No i wszystko. Zamykam obrady. 11 sesji Rady Podatki. Dziękuję bardzo za uwagę.